Tym czołgiem można grać na dwa sposoby. Pierwszy jest obrzydliwy i polega na kampieniu w krzakach. Drugi podoba mi się już znacznie bardziej, ale jest też wyjątkowo ryzykowny. Polega na postawieniu wszystkiego na jedną kartę, co ma być to będzie i ciśniemy na YOLO do przodu. Nie muszę chyba tłumaczyć, że ten właśnie styl dzisiaj zobaczymy. Witam was moi drodzy w potyczce na K91, jednym z najbardziej upośledzonych pojazdów World of Tanks. Na mapie oczywiście Cichy Brzeg w losowaniu z dziesiątkami, dziewiątkami i ósemkami. Ta właśnie bitwa na pewno nie byłaby rozegrana tak agresywnie, gdyby losowanie było gorsze, także to jest oczywista oczywistość. I tutaj moi drodzy zobaczymy, jak właśnie można wykorzystać potencjał tego pojazdu, przede wszystkim jego szybkostrzelność, bo tym właśnie błyszczymy. Pojazd ten posiada najwyższe uszkodzenie na minutę ze wszystkich czołgów średnich 10 poziomu, ale zarazem jesteśmy pozbawieni typowego obrotu wieży. Tutaj wieżyczka obraca się tylko w części. Także zobaczcie, jak tym właśnie można operować. Bohater jest bardzo doświadczonym graczem i to od razu widać, ponieważ ustawia się delikatnie pod kątem, tak jakby bokiem, ponieważ wtedy ma 9 stopni opuszczenia armaty, a normalnie od frontu jest tylko 5, więc to jest już na dzień dobry informacja, że nie widzimy tutaj byle kogo. Po bardzo szybkiej walce z T-62 zabieramy się za możliwość przymierzenia w Panterę 2, w Badgera. Te pojazdy są już tutaj przed nami i strzelanie w te pojazdy będzie, moi drodzy, bajecznie proste, ponieważ mamy najszybsze pociski w całej grze. Można powiedzieć, że K91 to jest tak naprawdę czołg kontrastów. Macie tutaj najszybsze pociski w grze, największe uszkodzenie na minutę, z medów, żeby nie było. Ale z drugiej strony słaby pancerz, troszeczkę dziwne opuszczanie działa od frontu, no takie dziwne rzeczy, po prostu no, nietypowy czołg średni, od razu widać, że coś tu jest nie tak, ale w tej bitwie nie jest to problemem, bo mamy gracza, który już to wszystko ogarnął i po prostu potrafi te wady, że tak powiem, ukryć, a zalety przedstawić na pierwszym planie. Także bardzo fajny start, 2600 uszkodzeń, 3 fragi, ale my, moi drodzy, nie mamy już zbytnio z kim tutaj walczyć. Ten, kto pojechał na tą flankę, poległ, ale jest po naszej lewej na środku obiekt 257 i to teraz po niego tutaj wyjeżdżamy. Z tym, że obok niego pojawia się Pantera włoska, która ma magazynek, więc mogłaby teoretycznie nas zasypać pociskami. My tutaj na szczęście dostajemy od tego obiekta 257 za 0. Panterka trafia nas już dwukrotnie i tutaj jeszcze przy okazji był strzał za 0, bo bohater strzelił w bok 257, a wiemy, że tego obiekta lepiej tam nie strzelać. Lepiej od frontu, lepiej od tyłu, od boku, to strzał z zero są normalnością. I tutaj, moi drodzy, zobaczcie, jak szybciutko ubyło nam ponad 1000 HP. To niestety jest ogromny problem tej konstrukcji. Ona naprawdę jest bardzo łatwa do spenetrowania. I nawet ósme tiery przebijają nas bez problemu. Także pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie ten pojazd, wystarczy przymierzyć. Nie w najbardziej skontowaną wieżyczkę i na pewno będzie wchodziło, także tutaj raczej mówimy o papierze. Po prawej stronie pojawia się Badger, na pewno warto byłoby go zdjąć, ale wcześniej upewnijmy się, że nikt nas nie zmagazynkuje, jak przykładowo ten francuski AMX LC Event 90. Z nim, moi drodzy, mamy delikatne problemy, bo on tutaj jest bardzo mały, ale kiedy już sobie pojechał, już sobie tam pojechał na lewo, to my zajmujemy się Badgerem, on tutaj będąc na hita musiał polec. Zobaczcie, że nawet jeżeli spudujemy, to pocisk załadować to jest chwila, moment i już strzelamy, także naprawdę to jest bardzo tutaj widoczne. Przed nami jest TVP, po lewej dalej obiekt 257, bohater już teraz tak pewnie nie wyjechał. Widzi, że to nie ma sensu, musi to rozegrać troszeczkę mądrzej. To nie może być takie na hurra, to musi być bardziej przemyślane i dlatego będziemy próbowali podjechać między skałami. Tutaj jest, moi drodzy, sporo osłon i mam nadzieję, że w ten sposób uda się tego obiekta zaskoczyć. Podjeżdżamy, podjeżdżamy, coraz bliżej, coraz pewniej. O, proszę, tutaj już nawet kolejne cele po lewej stronie, ale do nich przejdziemy nieco później. Robimy delikatnego stage scrapa i, moi drodzy, obiekt 257 jest ustawiony tyłem i idealnie jedzie. No to jest aż
cudo, że on tak się obrócił do nas lekceważąco. Celujemy w tym, moi drodzy, i trafia się fantastyczny pożar. Teraz ten obiekt jest już na 100 HP i jeszcze wysadzony przez sojusznika w M103. No ten gość musi być załamany. Nie dość, że pożar, to jeszcze wysadzenie. No kurde, czy mogło być gorzej? Już chyba nie. Po lewej pada włoska pantera, my cały czas ciśniemy na pełnej do przodu. TVP delikatnie po prawej, po lewej francuski AMX Liberté. Strzał w bok, bez problemu trafia i tutaj nie ma o czym gadać. Czas zabierać się za kolejne cele. Po lewej obiekt 704. To już nie jest byle jaki zawodnik. Wiecie on o tym, że on strzela średnio po 750, więc przy dobrym losowaniu byłby w stanie wysłać nas jedną bułą do garażu, więc powolutku, nie za agresywnie. Teraz już życia tyle nie mamy co na początku. Po lewej jeszcze jest Conqueror, no tutaj sporo celów, które mogą nam zrobić krzywdę. Bohater tak bardzo śmiało przyjeżdża tutaj przez tą alejkę zgrozy i powoli, powoli doszukuje się celów, które są tutaj przykampione. Pojawia się obiekt 704, my, moi drodzy, odbijamy się od niego, zobaczcie, celuje w nas, odbija się pociskiem 150 mm, to jest chore. Nie wiem jak, ale musiał naprawdę fatalnie trafić. STRV wyjechał totalnie bokiem, w taki też nieprzemyślany sposób, mamy go na gęsi, a z naszym przeładowaniem nie ma szans, aby ten STRV się już wycofał. Zasypujemy go pociskami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jest na strzał, czy oddamy w niego szósty strzał, czy ktoś nas wyprzedzi? Moi drodzy, to my oddajemy w niego sześć pocisków, coś pięknego, a teraz kolejny cel, obiekt 257, jego również stawiamy na gęsi, mierzy, ale nie strzela, trafia go za 293, jest już na ogryzku, pyk, 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 strzał, kolejny rykoszet, strzela nam wieżyczkę, ale pod tragicznym kątem i dlatego się odbija. Po takim kątem to byś, kurde, chyba od kołowca się odbił, także stary, no tak to się nie strzela. Ten obiekt tutaj trochę tą sprawę zawalił, ale to też pokazuje, że nawet jeżeli gracie czymś papierowym, to możecie odbić, bo każdy może czasami gorzej przymierzyć. Za chwilę, moment, niszczymy Conquerora i teraz Borsi Waffentrager jest na dwa strzały, jest na hita, strzał szybciutki i wbijamy ósme zniszczenie, do tego robimy, moi drodzy, prawie 10 000 uszkodzeń. Błyskawiczna mapa, błyskawiczna bitwa i to, co tutaj trzeba podkreślić, to to, że okej, większość bitew, które pokazywałem wam tym pojazdem, była skrzaczka, tak? Taka defensywna, ale można, kiedy lepiej po losuje, zagrać ciekawiej i to też się udaje. Dajcie znać, czy planujecie kiedyś wbić K91, ja mam, ale nawet nie kupiony, więc olać go, wolę Leoparda 1, ale no, chciałbym poznać wasze zdanie. Tyle ode mnie i do zobaczenia. Piąteczka. Cześć!